Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w gry na 3DS-a. Dzisiejszy wybór padł na New Super Mario Bros. 2. Wiele osób mnie o to prosiło, aby tą grę właśnie na swoim kanale zaprezentował, a ja też stwierdziłem, że jest to bardzo fajny tytuł, jeśli zamierzacie sobie dopiero kupić 3DS-a, bo pewnie każdy z was pamięta tutaj tego typu platformówkę, jak graliście chociażby na Pegasusie swego czasu. To jest gra niemalże identyczna pod względem różnych schematów właśnie jak tamta gra, którą pewnie macie w pamięci, a fajnie jest wspominać stare, dobre czasy. Po drugie, gierka już swoje lata ma, to jest dokładnie, ta gra ma dokładnie już 3 lata, tak więc jest to tytuł stary, dobry, ale dzięki temu, że jest stary, nie kosztuje za wiele, więc tą gierkę można gdzieś tam tanio na Allegro używaną nabyć i fajnie się przy niej bawić. Oczywiście schematy w tej grze są bardzo podobne do tego, co mogliśmy zobaczyć, albo nawet i wy mogliście zobaczyć na moim kanale, bo pokazywałem wam New Super Mario Brothers na Wii, na Wii U. Tutaj mamy wersję na 3DS-a, więc te schematy są bardzo, bardzo do siebie podobne, chociaż mamy też kilka tutaj takich rzeczy innych niż to, co mogliście wcześniej na moim kanale zobaczyć. Szczególnie bardzo w wielu miejscach, ogólnie w samej grze, przede wszystkim chodzi o to, aby zdobyć milion monet, tak? To taki główny cel. Tutaj widać pod każdym możliwym praktycznie względem, że tutaj chodzi o to, aby tych monet jak najwięcej uzbierać. Dzięki czemu wiele jest takich miejsc, gdzie burzymy po prostu jakieś cegły jednym uderzeniem, one się zamieniają potem w monety i te monety trzeba zebrać. Mamy też, jak widzieliście przed chwilą, czapeczki, które nam podczas szybkiego biegu, podczas skoku wiele monet wyrzucają i też te, o właśnie, taka czapeczka jak tutaj widzicie, kiedy skaczemy, to tutaj się jakieś monety nam pojawiają, kiedy szybko biegamy też się one nam pojawiają, więc tak to wygląda. A poza tym oczywiście każdy level ma, jak widzicie na tym mniejszym ekranie, takie trzy duże monety, które trzeba zebrać. Zazwyczaj pierwsza jest do pierwszego checkpointu, druga jest zaraz jakoś po checkpointie albo przed checkpointem, no i trzecia jakieś na samym końcu. Tak więc tutaj pod tym względem jest schemat taki sam. Jest jeszcze też jedna nowość, która mi się strasznie w tej grze odsłonie tutaj podoba, ale z tym będziemy musieli poczekać na level aż pustynny niestety. Okej, tutaj musimy zebrać wszystkie niebieskie monety, aby nam się... oś, odblokowała moneta, ostatnia już. Pozdobywam te pieniążki. Ciężko będzie naprawdę zdobyć milion. No, trzeba będzie powtarzać pewnie level niejednokrotnie. Okej, pierwszy level, jak widzicie, udało mi się ukończyć. Nawet i na 100%, jeśli chodzi o monety, jeśli te takie duże, nie? Te mniejsze tam pewnie przegapiłem. Dobra, słuchajcie, teraz rozegramy sobie tutaj level 1-3, ponieważ 1-2 jest praktycznie identyczny jak w każdej części, nawet wygląda identycznie jak ten level na Pegasusie po prostu. To jest ten level w takich podziemiach, więc tego wam nie chciałem pokazywać, bo to znacie. Tutaj mamy na trzecim poziomie taki level dosyć leśny, jak widzicie. I zaraz wam pokażę, jak tutaj rozpędzimy się, to będziemy mogli sobie też troszeczkę polatać. Tak więc jest to w pewnym stopniu nowość, jeśli chodzi o DS-a czy 3DS-a, ale już takie rzeczy pojawiały się chociażby w New Super Mario U, na konsolę Wii U, pokazywałem wam to. Ja ogólnie lubię tutaj latać sobie, czy też właśnie niszczyć przeciwników za pomocą tego ogonka. Mamy takie też monety, które możemy sobie zdobywać, takie większe nieco, one to jest 20, można zdobyć 30, 50 aż nawet za jednym uderzeniem, ale to trzeba też trafić odpowiednio. No, tutaj trzeba z tego co pamiętam się rozpędzić. Widzicie? I wtedy jak tutaj załadujemy sobie ten cały paseczek, to możemy latać przez kilka sekund w powietrzu i zbierać te monety na wyższych wysokościach. Gierka też powiem wam, łatwa strasznie. Jeśli nie zawsze chcemy mieć wszystko zdobyte na 100%, to naprawdę jest ona łatwa, więc jeśli chcecie sobie kupić tą grę, znaczy chcecie sobie kupić,
kupić jakiemuś dziecku, no waszemu dziecku pewnie, to myślę, że jak najbardziej mógłbym też ją polecić. Po pierwsze, nie ma tutaj praktycznie w ogóle wątku fabularnego jako tako. Wiadomo, księżniczka zostaje porwana przez Bowsera złego, tak, trzeba ją uratować, ale nie ma tutaj praktycznie w ogóle dialogów, więc nie trzeba znać języka w ogóle, więc tutaj dziecko nie będzie musiało nic zrozumieć, wszystko po prostu idzie na logikę. No i też gierka jest łatwa, tak? Jest łatwa, przyjemna, taka bardziej na odstresowanie się. Ja bym ją polecał wam serdecznie na sam początek, żeby fajnie sobie wspominać czasy stare i pobawić się. No mówię, jeśli nie graliście na Wii U w tą grę i na Wii U, bo wtedy troszeczkę może być takie déjà vu za każdym razem, nie? Jak będziecie grali na różnych levelach, które już wcześniej gdzieś tam ograliście sobie. Dobra, lecimy do takiego świata, gdzie będziemy musieli stoczyć pierwszą walkę. Też to troszeczkę wygląda inaczej niż za czasów, kiedy pokazywałem wam tą grę na Wii oraz na Wii U. Ja zaraz wam to wszystko tutaj zaprezentuję. Oczywiście musimy wbijać na górę, tym razem nie idziemy w prawo, tylko w górę. Jak na razie przeciwników jakichś też wymagających nie ma. Tutaj trzeba uważać, bo ten żółwik potrafi się tutaj odrodzić. A chyba już tego nie zdobędę, czekajcie, może się uda. Jak zdobędziemy te czerwone, to potem dostajemy... Aj, już nie zdobyłem. Dostajemy albo życie, albo dostajemy jakiś, powiedzmy, power up, więc to nie jest konieczne do zdobycia. Ważne jest, jak się pojawiają niebieskie monety, oznacza to tyle, że po prostu musimy zdobyć wszystkie, aby nam odblokowała się moneta. Co czasami może być problemem, jak się, nie wiem, nie w porę nie zorientujemy. Okej, dobra. Mamy pierwszą monetę. Tu nic nie ma, to idziemy sobie tędy. A, i tu widzicie, mamy takie większe monety i to mają kilkukrotność tego, co zdobywamy normalnie na co dzień, nie? Czasami możemy nawet trafić 50, więc... No i właśnie, też ze względu na to, że gra jest nastawiona szczególnie na zbieranie monet, a wiecie, że za każde 100 tutaj monet mamy życie, to nawet jak będziemy ginęli gdzieś tam, to też mamy tyle żyć po każdym levelu, że ciężko jest, uwierzcie mi, ciężko jest tutaj nie skończyć tej gry bez jakichś tutaj... Aj, nie to będę, no mówiłem, kurde no! Czasami gdzieś tam się przyklinuje i lipa. Akurat z drugiej monety się nie uda zebrać, ale postaram się zrobić tutaj wszystko, co w mojej mocy, żeby zbierać trzecią monetę. Wiadomo, to nie jest ważne, czy zbieram wszystkie monety, czy nie. To praktycznie w ogóle nie ma znaczenia. To ma względy bardziej kolekcjonerskie, czy chcemy mieć coś na 100%, czy chcemy sobie zwiększyć wyzwanie, bo mówię, nie kupujemy gry dla dziecka, niech sobie gra, niech się pobawi. Jeśli kupujemy, jesteśmy starszą osobą, to fajnie właśnie jest tutaj stawiać sobie troszkę większe wyzwanie niż tylko przejście gry i wtedy można stawić tutaj na właśnie zbieractwo, na przykład dane wszystkiego na 100%. Więc mówię, dla każdego coś tutaj dobrego się w tej gierce znajdzie. To nie jest może tytuł najlepszy, tak? To jest kolejny tytuł, który oczywiście jest stworzony, powiedzmy... Jak to, wiecie, New Super Mario Brothers to wygląda praktycznie każda część tak samo, tak? No więc to jest, powiedzmy, tak gra tworzona dla kasy. Niemniej jednak, jeśli nie macie innej konsoli od Nintendo, to ja bym ją polecał mieć w swojej kolekcji. A właśnie, i teraz mamy tutaj takie... nosorożce, tak to mogę nazwać, jakieś takie potwory w tego typu i musimy po prostu je tutaj zniszczyć, więc akurat pod tym względem jest łatwo w tym pierwszym zamku. No dobra, jego będziemy musieli pokonać na koniec, na końcu oczywiście świata. Kradnie księżniczkę i z zamku do zamku będzie przeskakiwał. Okej, zapiszę sobie.
Okej, okay, tak widzę, że przeskakuje co drugi level, ale teraz mamy level, który też pewnie kojarzycie, jak graliście na Pegasusie w Mario. To jest level, gdzie będziemy mogli sobie popływać, pobawić się z wrednymi rybami. I zobaczymy, może się uda wszystkie monety tutaj zdobyć, jeśli chodzi o te duże kolekcjonerskie, tak? W tym levelu chyba jeszcze takich nie będzie, tych, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale medus, tak? Takich medus. To jest tak wkurzające, bo to te ryby normalnie sobie pływają i jakiegoś wielce problemu z nimi nie ma. Gorzej jak są takie meduzy, one to potrafią za Marianem tutaj pływać. O, tu jest ryba, która będzie chyba nas atakować. Okej, okay, załatwiona. No pod wodą to szczególnie polecam tutaj posiadać strzelanko, wtedy tutaj nie ma też problemów większych. Jeśli macie na przykład konsolę Wii, chociażby, to myślę, że bardziej polecałbym wam sobie zakupić na sam początek Mario 3D Land, które wam pokazywałem już na swoim kanale w pierwszym odcinku. Zobaczcie sobie, jak ta gra wygląda. Jest to bardziej gra trójwymiarowa, powiedziałbym nawet bardziej ambitna, ale też wiem, że są takie osoby, które nie lubią jakichś takich udziwniających, powiedzmy, gier serii Mario, jak chociażby Mario Galaxy czy właśnie 3D Land. Wiele osób też lubi takie właśnie zwykłe platformówki jak za starych czasów, więc... Co widziałem na Allegro, ta gierka była sam cartridge za 50 zł, tak więc... Nie jest to jakaś wysoka cena, jak, nie wiem, porównalibyśmy te ceny do innych gier na 3DS-a. Ale jeśli macie zamiar kupić sobie konsolkę dopiero za jakiś czas, to przeglądajcie moje materiały. Będę starał się pokazać wam jak największą ilość gier, które w swojej kolekcji mam. A wtedy ta gra, która wam się spodoba najbardziej, to sobie kupicie po prostu wraz z konsolką. Brakuje mi jeszcze jednej monety i teraz pytanie, gdzie ona była? Ja już nie pamiętam, grałem w tą grę dosyć dawno. Tutaj odpaliłem sobie save'a od nowa, żebyście zobaczyli wszystko, jak to wygląda. O, dobra, już chyba wiem jak. W to wlecieć. Oka. No i teraz zbierać wszystkie te niebieskie te... Kurde. Jest to oczywiście wykonalne, ale jak na złość chyba trzech mi brakło. No dobra, trudno. Może później będzie lepiej. A to już będzie końcówka nawet, bo zwróćcie uwagę też na tym ekraniku mniejszym. U mnie na dole, u was z prawej strony jest informacja, jak daleko jesteśmy, nie? W samej grze, w samym levelu. No dobra, tutaj będziemy mieć taką fajną nowość, gdzie możemy sobie też pomykać właśnie po linie zawieszonej na górze. Tylko oczywiście trzeba uważać na wszystkie tutaj czyhające na nas niebezpieczeństwa, ale to jest fajna sprawa. Nie pamiętam, żeby to było na Wii czy też na Wii U. Chociaż mogę się mylić, bo grałem w te gierki bardzo dawno temu. Kurczę, wiecie co? Bo New Super Mario Bros. Wychodzi praktycznie na każdą konsolę, jaka jest, tak? Nie wiem, z sentymentu... Nie wiem, pewnie są też oczekiwania. Dobra sprzedaż pewnie też jest, więc jak jest dobra sprzedaż, to wiadomo, że będą tutaj cisnęli to zawsze. Ale i to jest fajne, żeby zawsze się ta New Super Mario Bros. Pojawia, bo nie każdy ma wszystkie konsole, a fajnie, żeby każdy mógł sobie właśnie w tą gierkę pograć, taką fajną, starą, dobrą platformówkę. Ale brakuje mi tego, żeby właśnie było więcej innowacji, kiedy to pojawiają się nowsze konsole. Jest zawsze kilka nowości, które odróżniają tą część od poprzedniej, ale brakuje mi osobiście takich większych zmian, które będą cieszyły oko, które będą zachęcały, żeby sobie przejść właśnie wszystkie światy.
a tych zmian uważam właśnie, że w serii Super Mario Brothers jest no nieco za mało. Ja wam pokażę taką jedną nowość, która mi się najbardziej tutaj podoba, ale na to będziemy musieli chwilkę poczekać, aż się zmierzy tutaj z naszym rywalem i rozegramy sobie level pustynny. Tamta nowość, z tego co wiem, pojawia się pierwszy raz. O, tu może mi się nawet uda zdobyć wszystkie monety. Czekajcie, jeszcze tutaj. Okej. No dobra. I schemat oczywiście ten sam. Trzy razy musimy wskoczyć na głowę. Aj. Okej. Trzy razy musimy wskoczyć na głowę. Kiedy on tak się kręci, nie ma szans w ogóle, bo nas tutaj ukuje. Też zwróćcie uwagę, ja mam w zanadrzu jeszcze listek, czyli nawet jak będę mały, to sobie mogę go aktywować jeszcze. To jest fajna sprawa. Ale myślę, że nawet i bez tego się obędzie. Okej. Kto też nie grał w New Super Mario Brothers, w te nowsze części, to też wiadomo, troszkę tej zabawy będzie miał więcej, bo będzie musiał wszystko poznawać, wszystkiego się uczyć, na swoich błędach w sumie. A więc to też będzie troszkę dłużej mu, takiej osobie, zajmie przejście tej gierki. Ja już te schematy znam, wiem gdzie co robić, tak więc jest mi łatwiej. Ale mówię, dużo pewnie osób będzie kupowało tą grę i grało w te nowsze części, nie? No i dobra. Tutaj mamy, o właśnie, level pustynny, to wam chcę pokazać szczególnie. Bo ten pierwszy level już będzie miał tą fajną nowość, ten fajny bajer. A i też widzicie, tutaj mamy, mieliśmy przed chwilą ten wskaźnik, ile mamy monet, nie? A potrzebujemy milion, więc dosyć sporo jeszcze przed nami. Aha, tutaj jeszcze zobaczcie na znaczy u was na prawej, po prawej stronie, u mnie na dole mamy też informację, ile jest światów, tak? Czyli 6 światów plus 2 jakieś bonusowe, tak? Więc też mamy tutaj pokazane, ile, jaki postęp jest, tak? Aktualnie naszej postaci, ile nam jeszcze końca zostało. Fajnie, że mamy taki obraz tego, ile tych światów jest. Oczywiście jest zawsze standardowo 6 światów, zawsze jest najpierw jakiś taki zwykły, potem pustynia i tak dalej, i tak dalej. Te schematy pod względem leveli są podobne zawsze. Dobra, słuchajcie, to jest ten level, który wam szczególnie chciałem pokazać, ponieważ tutaj pojawia się pewnego rodzaju nowość. Jeśli chodzi o kasy, to oczywiście widzieliście już taką czapeczkę, która daje nam sporo monet. Ale jeszcze chciałem wam pokazać kolejny fajny bajer, gdzie nie wiem, czy wam to zdradzić, czy dopiero jak pokażę wam o tym opowiem. Albo zdradzę wam, Mario może złapać takiego nowego power-upa i ten nowy power-up to... O, widzicie, teraz zebrałem wszystkie i mamy życie dodatkowe. Ten nowy power-up zamienia Mario w złotą postać. Jest też taka figurka Amiibo fajna złota, której niestety ja w swojej kolekcji nie mam, bo z tego co wiem jest strasznie limitowana. Ale właśnie, zamienia nam się... Czekajcie, tu chyba była moneta. Wskoczę, czekajcie jeszcze raz. A, dobrze pamiętałem. I tutaj zaraz będzie, o właśnie, tutaj ten tunel. Ten Mario zamienia się w złotą postać i to co potrafi robić, to jest coś genialnego. Patrzcie, jest złoty sobie Marian i zamienia wszystko co spotyka na swojej drodze właśnie w monety, tak? I to właśnie to jest pokaz tego, o co w tej grze tak naprawdę tutaj chodzi. O to zbieranie cały czas monet. No i oczywiście dobrą zabawę przy okazji, tak? Może nie każdemu to przypaść do gustu, no ale po to właśnie nagrywam wam materiały, mówię wam co mi się podoba, co mi się nie podoba, no abyście też swoją jakąś opinię mogli tutaj wyrobić. Na pewno nie patrzcie na to wszystko pod takim pryzmatem, że mi się podoba, to wam się musi podobać. Nie, zawsze sobie oglądajcie, wyrabiajcie sobie swoje zdanie. Oglądacie też innych gdzieś tam zagranicznych youtuberów, bo sporo kanałów jest o Nintendo za granicą. Tak więc oglądajcie sobie też kanały zagraniczne i decydujcie się, które wam się te gry podobają. Dzisiaj za czasów YouTube'a naprawdę macie sporo możliwości przed zakupem ogarnięcia sobie różnych gier, które gdzieś tam się pojawiły, a na 3DS jest masę gier. Dobra, tu mamy kolejną monetę.
Jeszcze mamy też, pamiętajcie, na 3DS-ie jest też kompatybilność z DS-em, to już w ogóle biblioteka gier, chyba jeśli chodzi o konsolę przenośne, jest największa, chyba nawet większa niż na PSP. Tak więc jest w co grać, na pewno tutaj nie ma... No w sumie tak, tylko potrzebna jest kasa, tak? Jeśli będziecie mieć kasę na gry, to już potem wszystko będzie naprawdę... Nie będzie w stanie wam się ta konsola prawdopodobnie... nie znudzi wam się, tak? Nie, zobaczcie. Oczywiście ten złoty Mario, on jest tylko w tym levelu będzie, tak? On potem tutaj się zniknie, ale to strzelanko jest fajne, bo... Wszystko w co strzelimy, czy przeciwnicy, czy jakieś murki, które normalnie da się zniszczyć, to pojawia nam się monety. Jak są takie murki, których się nie da zniszczyć, to oczywiście w chwili zestrzelenia tego też pojawiają nam się monety, więc... Naprawdę, tutaj to jest znakomite. Chciałbym mieć taki, nie wiem, po przejściu gry, chciałbym mieć takiego cheata możliwego właśnie, żebym mógł przejść całą grę bez właśnie jakichś innych power-upów oprócz tego. Chciałbym móc sobie przejść właśnie całą grę w takim stylu, niszcząc wszystko i zamieniając wszystko w monety. No tego na pewno nie zobaczycie na Wii czy na Wii U, nie? To jest właśnie nowość, która pojawiła się tutaj wraz z New Super Mario Bros. 2 na 3DS-a. Tak więc słuchajcie, to by było chyba tyle, co chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Czekajcie na kolejne z 3DS-a, a to by było tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!